podlegała naczelnemu wodzowi i rządowi Rzeczpospolitej Polskiej. Jej organizacja, wyszkolenie i skala działań bojowych potwierdziły, że była ona liczącą się siłą zbrojną polskiego państwa podziemnego. Walkę żołnierze podejmowali z wielkim entuzjazmem, składali przysięgi i obiecywali wierność ojczyźnie. Tak bardzo pragnę, ażeby moje słowa, ażeby wiersz, choć jeden ktoś w pamięci zachował, ktoś do życia przywołał, choćby na okamgnienie, w historii odchodzące wojenne pokolenie. Pokolenie Kolumbów, pokolenie bojowców, za nawias wyrzucone pokolenie akowców. Nie, aby mnie z nazwiska ktoś w pamięci zachował, chcę, aby moimi słowami wołał Armia Krajowa. Chcę, aby z moich zgłosek pieśń wykrzesał jak diament. Tęczą w słońcu błyszczący nasz akowski testament. Dzięki tym bohaterom możemy dzisiaj żyć w niepodległej i suwerennej Polsce. Cześć ich pamięci!